Kraj długich łyżek. Pewien człowiek odbył wiele podróży. W ciągu całego swojego życia odwiedził setki krajów rzeczywistych i wymyślonych. Podróż, którą najbardziej zapamiętał, była to krótka wizyta w kraju długich łyżek. Kraj długich łyżek jest to niewielki kraj, który składa się z dwóch pokoi, zwanych czarnym i białym. W celu zwiedzania ich należy iść korytarzem do momentu jego rozwidlenia i skręcić w prawo w celu zwiedzenia pokoju czarnego lub w lewo, aby zwiedzić pokój biały. Mężczyzna, idąc korytarzem, doszedł do jego rozwidlenia i los nakazał mu skręcić najpierw w prawo, gdzie kolejny korytarz doprowadził go w pobliże olbrzymich drzwi, z których wydobywały się jęki i lamenty. Przez chwilę zwątpił, słysząc okrzyk bólu i cierpienia, ale otworzył je i wszedł. Setki osób siedziało dookoła ogromnego stołu. Na samym środku znajdowały się najwspanialsze przysmaki, o których nie jeden marzył, ale choć każdy trzymał łyżkę, którą mógł sięgnąć po jedzenie, wszyscy umierali z głodu. Spowodowane to było tym, że długość łyżek dwukrotnie przekraczała długość ramion i były one przytwierdzone do ich dłoni. Każdy mógł sobie nałożyć potrawę, ale nikt nie mógł włożyć jedzenia do ust. Sytuacja była tak rozpaczliwa i krzyki tak rozdzierające, że mężczyzna obrócił się i uciekł z pokoju. Wrócił do punktu wyjścia i wybrał lewy korytarz prowadzący do pokoju białego. Wyglądał on dokładnie tak samo jak poprzedni i również kończył się podobnymi drzwiami. Różnica polegała na tym, że tutaj nie było słychać żadnych jęków i lamentów. Podróżnik wszedł do środka. Setki osób, podobnie jak w czarnym pokoju, siedziało wokół podobnego stołu, na środku którego również znajdowały się wyśmienite potrawy, a każdy z siedzących trzymał przytwierdzoną do dłoni długą łyżkę. Jednak tutaj nikt się nie skarżył ani nie krzyczał. Nikt nie umierał z głodu, bo...